Byłem grzeczny na operacji. A potem, jak bolało, to nie krzyczałem, prawda? Nie krzyczałeś. A patrzycie na mnie, jakbym wam zrobił zawód. Ty nam? To jakby to mi nie wyszła operacja. To jest pani Róża, wolontariuszka. Jest bardzo fajna. Czołem, Oskar. Różdo, pojedziemy na spacer. Dlaczego ty tak brzydko mówisz? Bo taki miałam zawód. A jaki miałeś zawód? Takie, że inaczej nie miałabym szans. Ho-ho-ho! Co, ho-ho? Jaki to był zawód? Wiesz co? Chodź na spacer, to ci opowiem. Poznam największy sekret pani Róży. Więc ja byłam zapaśniczką. Naprawdę? Tak. Zawodową? Zawodową. To ty miałaś pseudonim? Miałam. Jaki? Dusicielka z Nicej. To ty? To ja. To ty wygrałaś z rzeźniczką z Hamburga? Wygrałam. I z Ulą Drabiną. I z diabełką Sing Sing. Też, i z tarantulą. I z brodaczką. Wąsaczką. Tak, wąsaczką. I z chałbicą, też. Krzykofonem, tak. Paszczenką. O Jezu! 104 walki, Oskar, 102 wygrane. A te dwie to co? No, te dwie to nawalone, jak to sędziowie, wiesz. Róża? Tak? Naucz mnie jakichś chwytów. Chociaż suplesa. I przez biodro. Nauczysz? Najpierw musisz nabrać sił. Tak. Zapomniałem, że ja... Tak. Zapomniałam. No i jak? Opowiadam. Zbabrali mi operację.
go kogoś zapytam, czy operacja nie wyszła i czy umrę, to zaraz mówią o czymś innym. Ciekawe, czy Róża też. Róża? Tak? Dlaczego doktorzy mi nie powiedzą? O czym? Że operacja nie wyszła i że umrę. Ty też mi nie powiesz? Skoro sam wiesz, po co chcesz, żeby ci mówili? Dziękuję, Róża. Jesteś mądry, Oskar. Wiesz, Róża, oni się może obrazili. O co? O to, że im ośmieszam medycynę. Myślisz? No tak. Jakby człowiek przychodził do szpitala tylko po to, żeby wyzdrowieć. Czasem po to, żeby umrzeć. Tak, tak. Ale wszyscy popełniamy ten błąd wobec życia. Ono jest słabiutkie. A my się zachowujemy tak, jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć. Co ja mam teraz robić? Operacja nie wyszła. Mam umrzeć. Co teraz? Wiesz co? Teraz to napisz list do Pana Boga. Też? Co też? No list do Pana Boga. Ja już raz się nabrałem. Na co się nabrałeś? Na świętego Mikołaja. Ale to są zupełnie dwie różne rzeczy. Bóg nie ma nic wspólnego ze świętym Mikołajem. Ma. Co ma? Bo jedno i drugie to bajer. Oskar, popatrz na mnie. Czy ja, dusicielka z Nicy i 104 walki, 102 wygrane, 40 na łopatki, czy ja bym się dała nabrać na świętego Mikołaja? No nie. Ty nie. No. A w Boga wierzę. Po co mu pisać ten list? Po to, Oskar, żeby się czuł mniej samotny. Mniej samotny? Mhm. Z kimś, kogo w ogóle nie ma. To zrób tak, żeby był. A jak? Za każdym razem, kiedy w niego uwierzysz, to on będzie troszkę bardziej istniał. A jak się uprzesz, to zacznie istnieć na dobre i wtedy ci pomoże. Rozumiem. Ale możesz go też o coś poprosić. Ale tylko o jedną rzecz na dzień. Tylko jedną. Co? A mogę go poprosić o wszystko? O rower, o narty, o kajak? Jego możesz tylko prosić o rzeczy duchowe. Tylko, że wiesz co? Ja nie lubię pisać listów. Nie musisz. Wystarczy, że powiesz taki list. On usłyszy. No więc, Panie Boże, proszę Cię, żebyś odpowiedział, czy wyzdrowieje. Tylko to, bo mogę jedną prośbę na dzień. Aha! Przecież ja nie znam twojego adresu. Jajo! Oskar! Chodź! Twoi rodzice przyjechali! Nie, bo moi przyjeżdżają tylko w niedzielę! Ale chodź, zobacz! Tam stoi czarny jeep! A bo to jeden jeep na świecie! Ale widziałem twoich starych, jak się widali z doktorem! Proszę mi wierzyć.
księżyc. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Naprawdę wierzymy, panie doktorze. Bardzo panu dziękujemy. Może chcecie państwo ucałować syna? Nie. Oskar nie powinien widzieć matki w takim stanie. Lepiej będzie, jak już pójdziemy. Zaprowadzę państwa, proszę. A pana zdanie, panie doktorze, ile on może? Ile ma jeszcze przed sobą? Może ja tutaj panu ministrowi tak wyjaśnię. Co się stało? Dostałem wiadomość od Pana Boga. Opowiedz. Pamiętasz? Dziś przy tobie powiedziałam już swój list. Pamiętasz? Pamiętam. Zapytałem go, czy będę zdrowy. Tak, byłam przy tym. A wiesz, jak on odpowiedział? Jak? Przez doktora. Słyszałem, jak doktor powiedział moim rodzicom, że umrę. A wiesz, co oni zrobili? Co zrobili? Uciekli. Moi rodzice to tchórze. A wiesz, to mi przypomina turniej w Turynie. Walczyłam wtedy z Lolą Piskorz. Lolą Piskorz? Bo cała smarowała się oliwą. Nie można założyć jej było chwytu, bo się wyślizgiwała. I co zrobiłaś? Moi kumple przed walką sypnęli na nią mąką. I z tej mąki i oliwy zrobiła się panierka. I co? No i wygrałam. W drugiej minucie. Nie gniewaj się, Róża, ale nie widzę związku. Związek jest prosty. Zawsze znajdzie się jakieś wyjście. A na przykład teraz co? Drugi list do Pana Boga. A o czym? A co cię boli najbardziej? Że nie umiem pokochać moich rodziców. To mnie najbardziej boli. No to powiedz mu o tym. Rodzice nigdy nie mówili ci o Bogu? Mówili. A co mówili? Że nie wierzą. To może powinieneś sam to sprawdzić. A jak? Poproś go, żeby cię odwiedził. Ale a wtedy zobaczysz. Przyjdzie, nie przyjdzie. Wierzyć w niego, nie wierzyć. Spróbuj. Takie odwiedziny bardzo pomagają. A wiesz, że najbardziej to mi pomagają twoje odwiedziny. Ale mogę cię odwiedzać tylko 2 razy w tygodniu. A kto tak powiedział? Doktor Düsseldorf. Doktor Düsseldorf. Słuchaj, takie są przepisy. Dzień dobry, panie doktorze. Tu Oskar, ten po operacji szpiku. Mój stan zdrowia jest taki, że każda wizyta pani Róży pomaga. A każda nieobecność pani Róży
pogarsza mój stan zdrowia. Oddaję słuchawkę pani Róży. Tak, panie doktorze? Dziękuję. Mogę cię teraz odwiedzać codziennie. Przez całych następnych 12 dni. To już tak źle za mną? Jaki mamy dziś dzień? 19 grudnia. To akurat 12 dni do końca roku, wiesz co? Powiem ci coś bardzo ciekawego. Jest taka legenda, że z ostatnich 12 dni roku można przewidzieć pogodę na następnych 12 miesięcy. I to jest prawda? To jest legenda, ale jaka piękna. Legenda o 12 proroczych dniach. I my w tę legendę się teraz zabawimy, że od dziś każdy twój dzień to jest twoje 10 lat. 10 lat? Tak, Oskar. Ale fajnie. Ja teraz idę do domu i przyjdę jutro, czyli... Za 10 lat. Tak. I od dziś obserwuj każdy swój dzień bardzo uważnie. Bo każdy dzień ma znaczenie 10 lat. Ale fajnie. Wiem, że mam prawo tylko do jednego życzenia, ale proszę cię, żebyś tu przyszedł. Tylko, że ja teraz łykam więcej lekarstw. Czasem usnę w dzień. Wtedy nie krępuj się i nie obudź, bo to głupio by było, jakbyśmy z tego powodu się nie spotkali, prawda? Do zobaczenia. Dzień dobry, panie Oskar. Dlaczego, panie? No, dziś kończysz 20 lat, czas się żenić. Powiedz mi, Oskar, kogo ty lubisz? Tak naprawdę. Tu w szpitalu? Tak. Szaszłyka, Einsteina, popcorna. A z dziewcząt? To jest trochę wstydliwa sprawa. No, trochę tak. A jak ma na imię? Niebieska. Niebieska? To znaczy, my mówimy na nią niebieska. Dlaczego? Bo ona ma taką chorobę, że krew nie dochodzi do płuc i skóra robi się niebieska. Mhm. No, nic nie mówi, nic, tylko tak się uśmiecha. Dziwnie, jak wróżka. Ale po operacji znowu będzie różowa. Jak wszyscy. A szkoda. Dlaczego szkoda? Bo na niebiesko wygląda, jakby świeciła. Tak wygląda super. No to idź i powiedz jej to. Powiedziałaś jej to? Mam tak do niej podejść znienacka i powiedzieć, jesteś piękna. Ale dlaczego nie? Ona nawet nie wie, że ja w ogóle jestem. No to tym bardziej. Ale popatrz na mnie. Jak ja wyglądam, sama widzisz. Mnie się bardzo podobasz. Opowiedz mi, co ty do niej czujesz? Chciałbym ją bronić przed duchami. To tu są duchy? Tak. Czasem słyszę, jak niebieska krzyczy. Wtedy chcę ją bronić. No to idź jej to powiedz. Ale w nocy nie wolno nam wychodzić. No to idź w dzień.
i powiedz jej, że ją obronisz w nocy. Duchy usłyszą, wystraszą się i nie przyjdą. Dlaczego ty mnie zmuszasz do takich rzeczy? A ile ty masz lat? A która godzina? Prawie 11. To prawie 25. No to czas mieć odwagę mówić takie rzeczy. Jakie? O uczuciach. Jezu, dojrzewanie to straszna męka. Każdy musi przez to przejść. Dobrze, że tylko raz. Wyścigi nie, ale może być boks. Chcesz? Chcesz dziewczynę? To weź Selandrynę. Chodź. Wiesz co? Jak chcesz, to masz mnie pocałować. A co ja ci takiego zrobiłem? A może ty się jeszcze nigdy nie całowałeś? A nie wystarczy ci guma do uszucia? Witaj, synku. Przedstaw nam swoją narzeczoną. To nie jest moja narzeczona. Ona mi tylko wepchnęła gumę językiem. O, to tym bardziej ją przedstaw. Beata, miło państwa poznać. Bardzo miło. Czy chcesz zabrać swoją koleżankę do pokoju? Nie! Prezent? Byliście tu wczoraj może? Wczoraj? Dlaczego wczoraj? Albo ktoś widział wasz samochód. Bo to jeden jeep na świecie? Właśnie. A ja powiedziałem jeep? Prezent ci się podoba? Tak. Chce mi się spać. Zawsze. Zamiast rozmowy były prezenty. Przywieźli mi odtwarzacz i płyty. Ostatnia róża. Dziadek do orzechów. O! Co o? Tak się nazywała moja koleżanka zapaśniczka. Dziadek do orzechów. Dziadek? Dlaczego? Dziadek do orzechów. Bo zgniatała przeciwniczki udami. U Niebieskiej byłeś? Byłem, ale nic z tego. A to dlaczego? Bo jest zaręczona. Z kim? Z popcornem. Ona ci to powiedziała? Nie, on. Popcorn? Tak. Przychwala się. Nie.
bo on jest lepszy niż ja, silniejszy. Może się lepiej opiekować. Nie, tam silniejszy, może jest cięższy. I co z tego? Ja miałam zawodniczki 2 razy cięższe od siebie i wygrywałam. Im więcej waży, tym większy hałas, jak się wywali. I tyle znaczy wielka waga. Ty masz za to wielkie serce. Ja? Tak, ty. Idź do niebieskiej i powiedz, co masz na serce. Jestem zmęczony. Ile ty masz lat? No, 28. W tym wieku nie wie się, co to zmęczenie. Panie Boże, wyglądał mój dzień. Proszę Cię, żebyśmy z niebieską się ożenili. Może się obrazisz, bo małżeństwo to nie jest sprawa duchowa, tylko urzędowa. Ale proszę Cię dlatego, że już nie zostało mi tak dużo czasu. Podobne myśli.
że wysłuchałeś mojej prośby. To ty jednak naprawdę jesteś. Ho, ho, ho! Coś tam? A tak. Pobraliśmy się. Kiedy? Dziś w nocy. Gdzie? U niej w łóżku. Jak? Zwyczajnie. Zwyczajnie? Ale co? No, to co robi małżeństwo. Przecież dziś w nocy skończyłem 30 lat. No. Wiesz, Róża? Tak? To, co kiedyś wydawało mi się śmieszne. Tak? Albo nawet ohydne, kiedy byłem młody. Na przykład co? No, całowanie, aha, przytulanie, takie to. No wiesz. No, a teraz? A teraz zaczyna mi się podobać. Nie wiedziałem, że człowiek tak szybko się zmienia. No, zmienia się. Dorośleje. Wiesz, Róża? No. W nocy nie robiliśmy tylko jednego. Dlaczego? Całowanie w usta. A. Bo niebieska się boi, że od tego jest ciąża. Rozumiem. Rozumiesz? Mhm. No to będę miał dziecko z Londryną, bo ona na korytarzu wepchnęła mi gumę językiem. Ale ja nie powiedziałam, że od tego jest ciąża. Powiedziałam tylko, że rozumiem, że niebieska się boi. Szkoda. Czego? Bo niebieska też mnie pocałowała. Nawet dwa razy. Albo nawet trzy. A rano byłem zmęczony. No, to normalne. Bo w tym wieku po nocy się... A potem się za to płaci i cierpi. I cierpi. No. Wiem, że operacja to nie jest sprawa duchowa, tylko cielesna. Ale ja bardzo cię proszę, żeby operacja się udała. Inaczej niż moja. Wiesz, o co mi chodzi. Ty oglądasz czasami kanały przyrodnicze? Owszem. Tam jest tak, że jedno zwierzę, żeby przeżyć, musi zabić drugie. I to drugie zawsze cierpi, zanim umrze. Rozumiem, że chcesz się zapytać, dlaczego Pan Bóg tak urządził, że jedna śmierć przyda się drugiemu? Śmierć się przyda? A komu się przydaje śmierć?
albo moja. Albo że ona tak cierpi. Komu się przyda? Najciekawsze pytania pozostają pytaniami. A może twój Pan Bóg nie jest wcale taki dobry? Może z chorobą jest tak jak ze śmiercią. To nie jest kara, tylko fakt. Widać, że nigdy nie byłaś chora. Przepraszam. Kocham cię, Oskar. Ja ciebie też. Jak chcesz, to cię adoptuję. Ty mnie? Tak jak Benia. Benia? No mojego misia. A tak, a to dobry pomysł. To bardzo mi pomoże. Nie uspokoi. To przybij piątkę. Maluszki, 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 jako rękawiczka. Albo wites, jakoby, kawałeczek smyczka. Zaraz przyjdą twoi rodzice. Ty wiesz, że oni mnie się boją? Boją się ze mną nawet rozmawiać. Nie boją się ciebie. Boją się twojej choroby. No ale przecież choroba jest częścią mnie. Może oni mogą pokochać tylko zdrowe dziecko? Oni cię bardzo kochają. Skąd wiesz? Powiedzieli mi to. To ty z nimi rozmawiasz? Tak. Oskar, ty umrzesz, ale oni też umrą. Wszyscy umrzemy. Ale ja pierwszy. A czy kolejność daje ci jakąś przewagę? Czy z tego powodu wszystko ci wolno? No zgoda. Oni umrą po tobie. Ale przed tym będą cierpieli, że im się nie udało pogodzić ze swoim dzieckiem. Dzień dobry. Przepraszam, ale ja zapomniałem, że wy też kiedyś umrzecie. Udało się. Za pół godziny niebieska będzie różowa. Fajnie jest żyć. Ja właśnie czuję winy z mojego powodu.
pan chciał uczciwie wygrać z moją chorobą. Ale nie jest pan Bogiem. Pan tylko reperuje to, co jemu nie wyszło. Panu też może coś nie wyjść. Fajnie, że mi to mówisz. Przepraszam, dzielę, mam następną operację. Dzisiejszy dzień minął pod znakiem rodziny. Adoptowałem Różę, przeprosiłem się z rodzicami oraz udała się operacja mojej żony. Chociaż ona będzie różowa, ale i tak będę ją kochał. Dziś o nic cię nie proszę. Sobie odpoczniesz. Co się stało? Dlaczego ty płaczesz? Nie odzywaj się do mnie. Ale dlaczego? Ja wszystko wiem. Londyna wszystko mi opowiedziała, że się z nią całowałeś. Ale to przecież było zanim ja się z tobą poznałem. Nie chcę tego słuchać. Jesteś taki sam jak inni. Przysięgam. Ja ci zaraz to wszystko wytłumaczę. Nie chcę. Nie chcę z tobą rozmawiać. Idź sobie. Nie chcę cię więcej oglądać. Idź. Co się stało? Dlaczego ty płaczesz? Niebieska mnie rzuciła. No, nie chcę rozmawiać. Dlaczego? Bo się całowałem z Londrynu. A ile ty masz dzisiaj lat? 50. 50, no. To w tym wieku mężczyźni skaczą na boki, żeby udowodnić, że potrafią. A całowałeś się z Londryną? Ale to było jeszcze przed Niebieską. Przed? A powiedziałeś Niebieskiej, że przed? Tak, chciałam jej to wyjaśnić, ale ona nie dała. To nie trzeba wyjaśnić, nie trzeba, to nie jest na temat. Kochasz ją? Kocham. I to jest na temat. No, to idź jej powiedz. Ale ja już jej mówiłam. To powiedz jeszcze raz. Mów jej to w kółko, bo to jest na temat. Kocham ciebie. Wiesz co? A ja myślałam, że Londrynę. Kocham ciebie. Nawet bardzo. Nawet bardzo, tak? Tak. Pomyślałam, że teraz jak już nie jestem niebieska, to nikt mnie nie pokocha. Kocham cię, niezależnie od koloru. Wiesz co? A ja ciebie też kocham. Wiem, że już jej więcej nie zobaczę. Zrób tak, Panie Boże, żeby ona też poznała twój sekret, który mi zdradziłeś. Żeby co dzień patrzyła na świat, jakby go widziała po raz pierwszy.
jutro jest Boże Narodzenie. Ja do tej pory nigdy nie kojarzyłem, że to przecież są twoje urodziny. To teraz powiedz, co chciałbyś ode mnie dostać? Jaki prezent? Dziękuję Ci, Panie Boże, że dałeś mi poznać Oskara. To dzięki niemu byłam potrzebna, byłam zabawna. Miałam prawo się wygłupiać. Wymyślałam legendy, bajki. Nawet znałam się na zapasach. On bardzo mi pomógł w Ciebie uwierzyć. I uwierzyłam. Dał mi taką siłę. Starczy na wszystkie lata. Do zobaczenia.